Max Radio. Radio na maksa dla młodych duchem. Witam serdecznie w drugiej audycji poświęconej Rycerstwu Niepokalanej. Przy mikrofonie są... Aneta. Urszula. Witajcie. Witamy. Witamy. Ostatnia audycja dotyczyła niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Mówiliśmy sobie o oddaniu niepokalanej, bo jest to jeden z warunków rycerstwa. Dzisiaj chcemy powiedzieć o drugim, a jest to noszenie cudownego medalika. Powiedzmy naszym słuchaczom, jaka jest geneza cudownego medalika? To, jak wygląda cudowny medalik, zostało objawione francuskiej zakonnicy, młodej zakonnicy wtedy, Katarzynie Labourę w 1830 roku, właśnie przez samą Matkę Bożą. To ona kazała wyryć taki, a nie inny medalik. A to, że właśnie mówi się cudowny, to jest z czymś związane? Czy to jakaś taka przypadkowa nazwa? To nie jest wcale przypadkowe. Już od samego początku, jak tylko ten medalik się pokazał, został wyryty, to było wiele cudownych uzdrowień, takim bardzo spektakularnym, jednym z największych i no, bardzo szybko wieść o tym rozeszła się po całym świecie, było nawrócenie Żyda Alfonsa Ratisbona. Dlaczego spektakularnym? Dlatego, że sam Ratisbon oficjalnie wyśmiewał się z religii katolickiej, mówił, że nigdy się nie nawróci, a miał przyjaciół, a zwłaszcza po nawróceniu jego brata, ponieważ jego brat był księcem katolickim. Był to bardzo bogaty człowiek, trafił przez przypadek do Rzymu i tam właściwie przyjął medalik tylko dlatego, żeby pokazać, że no, na niego to po prostu nie działa. A powiedzmy naszym słuchaczom, jak on wygląda, byśmy mieli jakąś orientację, jak spróbowalibyśmy go opisać? Jeśli chodzi o przednią część cudownego medalika, to jest Matka Boża, która stoi na kuli ziemskiej i depcze węża, który symbolizuje szatana. Z rąk Matki Bożej odchodzą promienie symbolizujące łaski, które jest w stanie wyprosić dla całego świata. Natomiast jeśli chodzi o tylną część, to jest litera M, która przeplata się razem z krzyżem. Pod literą M są dwa serca, jedno symbolizujące Maryję, a drugie symbolizujące Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj możemy powiedzieć też nadal, że ten medalik jest cudowny i co by o tym świadczyło? Tak, myślę, że bardzo, bardzo dużo rzeczy jest takich świadczących o tym. Jest on cudowny z tego też względu, że sama Matka Boża powiedziała, że ona jest w stanie wyprosić bardzo dużo łask dla ludzi, którzy z wiarą będą nosić. I do dziś dnia mamy takie przypadki, kiedy ludzie dowiadują się o diagnozie nowotworowej, po czym okazuje się po modlitwie z wiarą, że kłus zniknął. Mamy przypadki, kiedy są ludzie w chorobie alkoholowej i też się nawracają, wychodzą z nałogu. Więc bardzo dużo. Tego też, myślę, chcemy życzyć naszym słuchaczom, aby nosząc cudowny medalik, modląc się przedstawieństwo Maryi, też wypraszali dla siebie, ale także dla swoich bliskich potrzebne łaski. Pamiętajmy o tym, że nasi bliscy mogą nieraz zmienić się, ich życie może ulec przemianie dzięki właśnie waszej modlitwie, waszej wierze. Do noszenia cudownego medalika bardzo chcemy was zachęcić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Byli dzisiaj ze mną Aneta, Urszula i przy mikrofonie ojciec Arkadiusz. Bardzo serdecznie wam dziękujemy i zapraszamy do naszej kolejnej audycji.